Taką rzecz, tydzień temu modliłem się o sąd, nawet dwa tygodnie temu właściwie cały czas na pewno modliłem się do Boga, dlatego że pewnie część z Was zauważyła, co się bardziej ze mną koleguje, że mnie nie było chyba za jakieś dwa miesiące. Nie było mnie dlatego, że przetłoczyłem się w ogóle ilością z niepraktykowanej wiedzy, nauczań, ale też wiedzy ze świata, bo ja, że tak powiem, lubię informacje generalnie. Mój mózg jest taki, że on przetwarza bardzo duże ilości tego. I chyba już tak będzie, tylko że musi nad tym po prostu panować Bóg i wtedy będzie wszystko dobrze, tak? Ale nie panował ten Bóg, tak? Dlatego, że się z nim nie spotykałem, a chciałem sobie zapisywać to-do listy z nauczań, nie? I nawet zapisywałem te to-do listy i mnie przetłoczyło, bo nie byłem w stanie ich z własnymi siłami zrealizować. I powiem wam szczerze, że jak ktoś jest dzisiaj w takiej sytuacji, to niech to już puści, bo wyrzuci te to-do listy i od zera zacznie na nowo spotkać się z Bogiem, bo to mi wtedy pomogło, tak? I właśnie ta modlitwa, Boże, osądź to, co jest teraz, bo ja już naprawdę nie wiem, ja już mam tyle różnych pomysłów na siebie, ja robię różne rzeczy, ale nic nie jest to, nic nie jest w tym w punkt, tak? Bo ja tutaj, nie wiem, pudruję trupa jakiegoś, a tu coś jest nie tak generalnie grubo w moim życiu, nie, no tak szczerze. I różne rzeczy się działy, to dzisiaj, że tak powiem, nie będę jeszcze opowiadał, gdzieś może za miesiąc opowiem o pewnych rzeczach, które się pozmieniały, ale to powiem o jednej takiej rzeczy, której czuję, że dzisiaj musi być powiedziana. Zaczęły się budzić dziwne rzeczy we mnie. Na przykład zaczęły się uzdrawiać emocje, tylko że ja nie miałem czegoś takiego. Ja na przykład się zawsze umiałem w pokój wprowadzić, tak? Wychillować, ja to zawsze umiałem, nie miałem z tym problemu. Ale powiem szczerze, że ja miałem strasznie inny problem z gniewem. Ja się nie gniewałem, bo gdzieś tam mnie tak w domu nauczono, że w ogóle nie wolno tego robić, że w ogóle jak się gniewam, to jest jakieś w ogóle. I blokowałem gniew. I słuchajcie, to też powodowało, że nie było we mnie takiej naturalnej męskiej agresji do wykonywania różnych działań, do załatwienia spraw. I słuchajcie, gdy mi się to uzdrowiło, to pierwsze co miałem, to w ogóle mordercze myśli na temat ludzi. Też z kościoła. I się okazało, że miałem bardzo pozakopywane w ogóle rzeczy, że paru ludzi tutaj to bym zabił i najchętniej to tak do dołu. Jeden po drugim, nie? Serio, to jest w ogóle straszne. Ale najlepsze jest to, że jak ktoś ma tak na co dzień, to się nie zdziwi. Ale ja tak na co dzień nie miałem, nie? Więc się zdziwiłem. I słuchajcie, no mówię, chciałem to gromić, ale z drugiej strony widziałem, że to jest w ogóle, znaczy to jest owocne, bo coś wyszło na wierzch, co nigdy nie wychodziło. No i tu się zaczęło coś, co właśnie w tym momencie trwa, czyli miłujcie waszych nieprzyjaciół, tak? Co jest rzeczą, która w tym momencie właśnie się tego uczę, bo już części już nie mam ochoty zabić, ale jeszcze paru zostało, tak szczerze. No, ale powiedziałem o tym Matyldzie i mówię, kurczę, tego, jakiś harmonogram projektu się zaczyna rysować. I ja oczywiście to tak pół żartem, pół serio, bo to było na maksa serio w ogóle we mnie, nie? Oczywiście wiedziałem, że to się nie zdarzy, bo jakby, no bo po prostu Bóg nad tym był, tak? I mówię, Matylda, co jest w ogóle, jaki jest punkt wspólny tych wszystkich ludzi? Ona mówi, ci wszyscy ludzie jakąś ranę ci zrobili, coś jakoś cię zranili. I zacząłem się dokupować do jeszcze głębszych w ogóle rzeczy, właśnie i części już powiedziałem o tym, tak, tych osób, a części no, jeszcze nie powiedziałem, ale chyba nie trzeba, bo to jest we mnie, nie w nich. Tak. I powiem szczerze wam, że w tym momencie właśnie pracuję nad tym, jak kochać nieprzyjaciół, nie? Jak w ogóle to złamać, bo chyba nie będzie już, znaczy nie wiem, czy nie będzie nic grubszego, ale to dla mnie tak potężna rzecz, teraz przełom, że ja w ogóle doszedłem do czegoś takiego. Aha, i teraz wiem, że też część mojej depresji wynikała z tego, że blokowałem gniew. To taka w ogóle dziwna rzecz, że blokowałem po prostu coś takiego, co mnie po prostu naturalnie by napędziło i za chwilę by zniknęło, a ja po prostu bałem się tego uczucia w ogóle, bałem się, że znaczy to ja w ogóle to nieświadomie robię, to nie, że ja się jakoś wybierałem to. Więc po prostu wydaje mi się, że jak ktoś ma problem z gniewem, to nie jest żadne zła emocja czy coś, tylko po prostu normalnie trzeba to ten. I nawet Kamil Leszko mi powiedział jeszcze tego samego dnia właśnie, co te rzeczy się działy, bo coś tam zrobił takiego, co wie, że mnie zawsze wkurzało. Nie? I on mnie pyta, co, wkurzyło cię to? Ja mówię, nie. A on mówi, weź nie blokuj gniewu. Nie? I z wielu stron mi przychodziły takie słowa, więc też tak do kogoś, kto tutaj może takie coś potrzebuje, a wiem, że wyrwało mnie, żeby tu wyjść, chociaż się bałem tego, więc też nie blokuj tego gniewu. Nie? Amen. Wiecie co, to